Pani Idalia ze Stefcią i Lucią powracały z wystawy Landem Waldemara. On sam siedział na przodzie obok Luci. Gdy wysiedli w hotelu, Szwajcar podał Stefci zaadresowaną kopertę. Na jej widok dziewczyna krzyknęła radośnie. – Od ojca! – rozpieczętowała list, przebiegając go szybko oczyma. – Ojciec mój jest w hotelu europejskim. Był tu, ale że mnie nie zastał… Zająknęła się i spojrzała błagalnie na panią Idalię. – Pani mi pozwoli pojechać do ojca? – Owszem, ale na noc pani wróci. – O, tak! – Spodziewam się, że ojciec pani nas odwiedzi. – Mój powóz zawiezie panią na miejsce – rzekł Waldemar. – Nie dziękuję panu. Pojadę dorożką. Stefcia pożegnała pana Macieja i Lucia. – Czy stanowczo nie chce pani jechać moimi końmi? Zapytał Waldemar Stanowczo wolę dorożkę odpowiedziała z uśmiechem. Bardzo taktowna dziewczyna rzekła baronowa do ojca po wyjściu z Stewci. Ale Waldi czasem galopuje się. Jemu wypadało zaproponować, a jej odmówić są siebie warci odrzekł pan Maciej. Waldemar odprowadził Stewcią do dorożki. – Pano Stefaniu, co się z panią dzieje? Zapytał, patrząc na jej gorące rumieńce i podniecenie. I jadę na spotkanie ojca odparła. Dobrze, ale ja już od kilku dni nie poznaję pani. Wystawa dziwnie na panią działa. – Stefcia przygryzła usta. Źle czy dobrze? Przede wszystkim odmiennie, pani się czymś kłopoczy, jakiś niepokój panią dręczy. Podniosła na niego zdumione oczy. — Więc przeczułem. — Tak. Jakiś niepokój. Nic nie odpowiedziawszy, szybko zbiegła ze schodów. Ściskając jej rękę na pożegnanie, szepnął serdecznie. — Proszę być wesolą i ufać mi. — W czym? — zapytała dumnie. Waldemar zmarszczył brwi. Iskry zamigotały w jego oczach. — Pani wie — – Tylko pani nie chce zrozumieć – rzekł z przyciskiem. Stefcia odetchnęła w dorożce. On odgadł. Zrozumiał to, czego się bała najwięcej, co już w niej istniało, a co chciała ukrywać nawet przed sobą. – Stefcia! – wykrzyknął radośnie pan Rudecki, zrywając się na widok wchodzącej córki. – Oj, czuś! Po długich powitaniach Stefcia wypytywała ojca o matkę, młodsze rodzeństwo, dom i sąsiadów. Pan Rudecki przyglądał się jej z rozradowaniem, ale badawczo. Wreszcie rzekł: A jakże tam tobie, dziewuszko? Listy pisujesz wesołe, dobrze ci? Stefcia zarzuciła ręce na szyję ojca, kryjąc twarz. Bardzo mi dobrze, ojczusiu. Lucia, miła dziewczynka, kochamy się z sobą. No, a pani Elzonowska. A ten wasz ukochany dziadek, którym się tak zachwycasz. Jakże on się nazywa? Zawsze zapominam. Pan Maciej. Aha, właśnie pan Maciej Michorowski. Więc on cię tak lubi. O, dziadzio najlepszy. Ale i wszyscy oni nie tacy, za jakich ich często biorą. Bo prawdziwa arystokracja. Tak, to są magnaci pod każdym względem. Zawołała Stefcia z zapałem. Pan Rudecki odsunął się trochę i z uśmiechem spoglądał na córkę. Patrzcie, jaka zawojowana! Czarodzieje jacyś ci państwo. Niech im Bóg szczęści, że się na tobie poznali. Wyglądasz ślicznie, jeszcze wyładniałaś. Ale Stefciu, czy wiesz, jakie ja mam polecenie od mamy względem ciebie? Polecenie od mamy jakie? Spytała. Żeby cię już zabrać do domu. Tęskną nam bez ciebie, dziecko. Stewcia zerwała się. Twarz miała w ogniu, oczy palające zaszklone łzami. Zrobiła rękoma ruch, jakby się chciała chwycić za głowę rozpaczliwie, zacisnęła usta nerwowo. Pan Rudecki patrzył na nią z podziwem. Dziecko, co tobie? Nic ojcie się, nic. Tylko chciałam powiedzieć, że jeśli to dla was konieczne, to ja powrócę, ale. – Stefciu! – Rudecki chwycił ją w ramiona. – Dziecko moje kochane, dobre! Ja żartowałem. Chciałem tylko zobaczyć, czy… – Zająknął się. – Czy kochasz nas zawsze? – Oj, Czusiu, tyś wątpił? – krzyknęła z oczyma pełnymi łez, ale w jej wykrzykniku brzmiało już trochę trymfalnej nuty. Następnego dnia pan Rudecki złożył wizytę pani Elzonowskiej i panu Maciejowi. Podobał się bardzo. Wykwintne towarzystwo i dobra rozmowa rozbudziły w panu Rudeckim światowca. Zaczynał lepiej pojmować córkę. Zrozumiał, że ta sfera ma w sobie jakiś magnes, mimowoli pociągający natury estetyczne. Że poza tym, co by się chciało o nich powiedzieć, nęcą wzrok jak drogie kamienie. Szlachcic obywatel wśród magnatów nie raził, zyskiwał sobie ich sympatię i nie miał wyglądu intruza. Jego natomiast zaciekawiał najbardziej Waldemar. Młody ordynat imponował mu i przyciągał go zarazem. Rudecki był pod wrażeniem jego wielkopańskiej postaci, szlachetnej i ujmującej w obejściu, ale przestraszał go ze względu na córkę. Lękał się o nią, bo towarzystwo świetnego magnata uważał za niebezpieczne dla stewci. Czuł, że niemożliwym byłoby, aby dziewczyna pozostała obojętna, aby jej nie porwał dziki urok otaczający ordynata. Sam łatwo zauważył skłonność Waldemara do stewci, niby nieznaczną, ale dość silną, aby upoić ją czarem. Stary obywatel zastanowił się. Przypomniał sobie rozmowę ze stepcią w hotelu i teraz, widząc ją rozpromienioną jak nigdy, myślał z goryczą w duszy. Ona już jest w upojeniu, już jest pod jego urokiem. Po czym straszna myśl przeszła mu mózg, bo nagle przybladł i spojrzał na ordynata prawie z nienawiścią. Wzrok jego miał w sobie grozę. Czy ty staniesz się niedolą jej życia? Pomyślał. W pałacu hrabiego, począwszy od przedsionka, zaczęto napastować ordynata. Wszedł do sali otoczony frakami panów, po czym znalazł się w barwnym tłumie strojów kobiecych. Bawił się bez zwykłego humoru, ale nie przestał być głównym pulsem zebrania. Brochwicz szepnął mu na ucho. Spotkasz znajomą. Ja? Kogo? Brochwicz znikł. Waldemar zdziwiony poszedł dalej. W jakimś gabinecie przysunęła się do niego z wyciągniętym nagim ramieniem wysoka szatynka. Spojrzał badawczo i drgnął: Wera? Tak, to ja. Pan mnie poznał? Co pani tu robi? Jestem przejazdem z mężem. Wstąpiłam na raut do hrabiego. Jedziemy do Petersburga. Waldemar patrzył na nią z niechęcią i ciekawością. Lekka luna przemknęła mu przez twarz. Margrabina schwyciła go za rękę. Piwne powłóczyste źrenice zmyslowej gorące przesunęła do jego oczu. Z wąskich ust wypadły namiętne słowa: Mój zawsze, kocham cię! Wsunęła rękę pod jego ramię i weszła z nim do narożnego gabinetu, zamykając drzwi. Ordynat patrzył na nią spod rzęs. Ironiczny uśmieszek drgał mu na ustach. Oczy zaświeciły humorem. Margrabina stanęła tuż przy nim, dotykając go piersią. Obnażone, pachnące ramiona gwałtownie zarzuciła mu na szyję. Wargi wpiła w jego usta, szepcąc: Kocham cię zawsze. Pragnę cię. Przyjeżdżaj do Rzymu. Jestem twoja, twoja, bierz mnie. Odsunął ją od siebie trochę szorstko. Wero, nie przypominaj minionych dni. One już są poza teraźniejszością. Wera oderwała ramiona od jego szyi i odeszła parę kroków. Waldemar najspokojniej otworzył cygarniczkę i stojąc obok wysmukłej lampy, przyćmionej czerwonym jedwabiem, spytał żartobliwie. Pozwolisz zapalić? Wera upadła na otomanę obok lampy, ręce podłożyła pod głowę i zaczęła się cicho śmiać. Ciężka materia sukni spłynęła na dywan, odsłaniając wytwornie przybrane stopy złożone z wdziękiem. Pierś margrabiny falowała gorączkowo. Po ciele jej przelatywali plomienie. Gibkim ruchem odwróciła do ordynata głowę, i biust i świecąc zębami śmiała się ciągle. Oczy jej ciskały kolące ognie. Ordynat spytał. Co cię tak bawi? Twoja obojętność. Nie wierzysz w nią? Ach, nie jestem dzieckiem. Wiem, żeś ostykł, boś mnie nie widział cztery lata. Wy, mężczyźni, zawsze jednakowi. Wam trzeba nieustannej podniety. Hm. Za to wasza wierność dorównywa naszej zdradzie, co? Jesteś zazdrosny o Toleda? Nie. Zresztą obecnie powracasz do mnie. Wybaczam więc mojego winy. Jesteś zbyt pewny siebie? Skąd wiesz, że powracam? Mam cię przecież. Dajesz mi nadzieję dość niedwuznacznie. Musiałabym wpierw poznać dokładnie listę moich współzawodniczek. Ile ich było po mnie? Prawdopodobnie tyle, co przed tobą, ale z pewnością mniej niż moich następców w twojej krońce buduarowej. Rzek cynicznie. Margrabina przeciągnęła się rozkosznie. Prężąc ramiona, mówiła rozwlekłym głosem: Jesteś zawsze wspaniały. Tylko palisz jakieś zatrute cygaro i ono cię czyni odmiennym niż w Rzymie. Ale ja to rozumiem. Ten kraj ochładza. Tu nie ma wprawdzie pięknych kobiet, chociaż i tu miałeś szanse kolosalne. Znam te północne rywalki, musiały cię znudzić. Zapewne, odrzekł obojętnie.